Rashid Beg Nazirov. Przed nami 6 zawodowych pojedynków. Jako pierwsi w limicie wagi koguciej Konrad Dratwa i Rashid Beg Nazirov, reprezentant WCA Fight Team, już na Państwa ekranach. Na razie tylko jeden zawodowy start i jedna porażka, natomiast wczoraj przed tym wydarzeniem, przed tą galą, organizator Artur Ostaszewski tutaj zarzekał się, że ten rekord jest złudny, że widzi doskonale na macie WCA, jakim utalentowanym zawodnikiem jest Rashid Beg Nazirov, i tym rekordem, na razie tą jedną porażką, według niego, według Artura Ostaszewskiego, nie ma co się sugerować. No, widziałem na czacie duże zamieszanie, jeśli chodzi o tego zawodnika z Uzbekistanu. Bardzo dużo ludzi, widzę, tutaj kibicuje temu chłopakowi. Duży talent, ale też słyszałem od Arbiego, że troszeczkę brakuje pracowitości temu chłopakowi. No ale najważniejsze, że ma talent, jest z czego pracować. Konrad Dratwa. A jego rywalem będzie Konrad Dratwa, reprezentant Silesian Katowice, i tutaj w jego narożniku dzisiaj sędzia, a tutaj trener Tomasz Bronder, który jutro będzie też pełnił obowiązki, oczywiście te, z których bardziej go znamy, na gali KSW 91 w Libercu. 3 walki wygrane, 4 porażki, no przeplata zwycięstwa z przegranymi. Przegrał decyzjami, raz przegrał też przez submission, 2 wygrane przed czasem przez TKO. Na pewno bardzo ważne dla niego to, żeby w końcu zrównać ten rekord. No ale no, to samo możemy powiedzieć o Rashid Begu Nazirovowi. No jeden i drugi marzy o tym, żeby ten rekord był przynajmniej na razie na remis. No ja miałem okazję komentować galę Konrada Dratwy na gali Fight Empire. Tam zawodnik bardzo tak szeroko rozłożone ręce, taka szeroka rama, jeżeli chodzi o stójkę. Ręce. Tak, jeżeli chodzi o stójkę, szukał przede wszystkim mocnego, obszernego prawego. Natomiast czasami, kiedy mocno wchodził z kombinacją, to też podatny był. Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlar uchun kommentariyada ishonchli silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib, barcha sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting. Hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Reprezentant, polska flaga przy jego nazwisku, także reprezentujący Polskę, sędzia Łukasz Bosacki, rozpoczyna ten pojedynek dwóch zawodników wagi koguciej. Odwrota pozycja Nazirova. Jest dynamiczny cios, prawy, lewy, prosty. No taki luz w stójce ma zawodnik z Uzbekistanu. Ładnie teraz to zrobił Nazirov. No tak jak mówisz, łapie luz, też zaczyna kąsać tutaj różnymi technikami na różnych płaszczyznach. Szybkie te kopnięcia Uzbeka. Teraz taki Superman Punch z odbiciem od klatki, ale wszystkie te ciosy pruły powietrze. Teraz piękny lewy middle kick na wątrobę, ale Konrad Dratwa nic sobie z tego nie robi. Wycięty niskim kopnięcia, teraz zainkasował kolejne takie, kiedy wracał na nogi. No jest na razie zawodnikiem bardziej reaktywnym. Dratwa bardziej czeka na to, co robi rywal, szuka kontrującego prawego, natomiast na razie sporo tych kopnięć już zdążył zainkasować. Tak, dobrze w ten pojedynek przed Uzbek. Bardzo ładnie miesza ciosy bokserskie z kopnięciami. Znaczy te akcje bokserskie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony plują powietrze. Przypominamy, to pierwszy zawodowy pojedynek na dzisiejszej gali Strife, a więc już raz, że pełna formuła, dwa też 5-minutowe rundy. Dokładnie tak. Z
stara się trochę tutaj zaczarować swoim rywalem. Dratwa markuje, straszy kopnięciem. Ale dobra ta lewa noga Uzbeka, bardzo aktywna, miesza kopnięcia na dół z frontkickami, z highkickami. Od czasu do czasu też kopnie frontkick. Dobry teraz lewy prosty Konrada Dratwy. Sporo tych przeruchów ze strony Dratwy, bada reakcję swojego rywala, natomiast niewiele po tych markowanych akcjach wyprowadza ciosy. Natomiast teraz obszerny prawy lew ze strony Uzbeka odpowiada kolanem na głowę Konrad Dratwa. Bada teraz spięcie, dobrze to wyglądało. Obszerny ten prawy sierp Uzbeka. Bardzo dynamicznie skraca dystans, tylko te są momenty, gdzie wydaje się, że troszeczkę za bardzo wpada. Konrad Dratwa może wykorzystać to na jakąś ładnie przygotowaną kontrę. Kolejny front kick zawodnika z Uzbekistanu. Tak jak mówisz, zostawia pewne pole Uzbek do tego, żeby go kontrolować, natomiast na razie nie radzi sobie Dratwa z tym, jak dynamiczny jest reprezentant WCA. Kolejny raz bardzo szybki prawy sierp. A już teraz bardzo ładnie, dynamicznie zanurkował z tym lewym na wątrobę. Dużo energii wkłada w te szarże Nazirow. Pytanie, czy to nie będzie go kosztowało w dalszych momentach tej walki. To jest już trochę zaczerwienione. Wewnętrzna strona lewego uda Konrada Dratwy po tych niskich kopnięciach. Teraz z kolei wystrzelił midlem Uzbek. Piękna kontra lewym prostym Nazirowa. Tak jak powiedziałeś, troszeczkę są takie momenty, gdzie rzeczywiście szeroko rozstawione ręce Dratwy i też coraz niżej ustawione ręce zawodnika Silesian Cage Katowice. Teraz bezpośredni lewy, znowu wpada na szczękę. Kolejny lewy middle kick. Proszę zwrócić uwagę, jak zaczerwieniona jest już ta strona Polaka, jak na tych żebrach już te kopnięcia się kumulują. Dużo, dużo akcji. I klei, zaczyna już kleić trochę bardziej łokieć właśnie do tego boku Dratwa. Ładny teraz prawy podwódkowy. Nie jestem pewny, czy doszedł do głowy Nazirowa, ale ładnie to wyglądało. Dużo akcji robi Nazirow. Wszystko jest na takim, widzisz, spięciu, na dużej dynamice. I ten oddech też wydaje się coraz głębszy. No właśnie, bo trzeba też od Ratwie powiedzieć to, że on te walki oczywiście też ostatnio nieco gorsza pasta przegrywał, ale potrafi swoje przyjąć w tej walce wspomnianej przeze mnie na Fight Empire. Tam między innymi był powalony lewym sierpem, ale błyskawicznie się zerwał, wrócił do walki. Ładnie teraz zrobił to Dratwa, przypuścił ten high kick i bardzo ładnie na takim przekroku uderzył prawym prostym. No, zaczyna powolutku nabierać swój rytm Polak. A to chyba była najlepsza kontra Dratwy na razie w tym starciu. Jeszcze jeden Superman Punch, próba ze strony Uzbeka. Teraz jeszcze wymienili się po kopnięciu i koniec pierwszej rundy. Pięć minut za nami, waga kogucia, więc limit do 135 funtów, do 61 kg, 200 gramów i tę dynamikę widać od samego początku. Ładne akcje Uzbeka. Tak właśnie, tak jak mówisz, była szybkość, była dynamika, ale też pamiętajmy, że to sporo kosztuje taki typ prowadzenia walki. Może to odczuwać w dalszej części pojedynku. Ale rzeczywiście, przyjąć też potrafi Konrad. Ciekaw jestem, jak będą wyglądali kondycyjnie do samego końca, bo jeżeli pod tym względem się tutaj, zwłaszcza właśnie Nazirow, nie wystrzela, bo narzucił szalone tempo od samego początku, to może być dynamiczne 15 minut przed nami. Bardziej odczuwał swój, nakręcał swój rytm w tej walce. Znów już bliziutko swojego rywala. Konrad Dratwa. Ponownie stara się kreować sobie trochę więcej przestrzeni, dystansować niskimi kopnięciami albo midlami. Nazirow natomiast poluje. Poluje od razu, starając się zamknąć reprezentanta WCA na siatce Dratwa. Ale na pewno na początku tych rund musi uważać na dynamikę zawodnika z Uzbekistanu. Ale wydaje mi się, że ta końcówka pierwszej odsłony mogła być budująca dla Dratwy. Nawet jeżeli ta runda jest przegrana, bo nie ma tutaj co się oszukiwać, no to pokazał
pokazał sam sobie, myślę, Dratwa w końcówce, że tutaj ta taktyka szukania kontry może przynieść efekty, zwłaszcza jeżeli zacznie opadać sił. To jest oczywiście na razie tylko znak zapytania, czy tak będzie na Zero. Ale dokładnie tak. Ładne teraz kopnięcie, ale chyba dobrze to zblokował Konrad Dratwa. Kolejne kopnięcie. Już widzimy prawa strona tutaj tułowia. Dratwy mocno zaczerwieniona. Ale nie było widać po nim jakiegoś grymasu bólu. Cały czas ta wątroba nietknięta. No tak, nie jest, jeśli chodzi o te obrażenia tutaj na żebrach, to jeszcze nie jest Dominik Reyes z Janem Błachowiczem, ale zaczyna troszkę w tę stronę tu zmierzać. Dobry porównanie. Znów poluje. Tak jakby chciał wyczekać swój moment Dratwa, albo ewentualnie przepuścić kopnięcie. Dobrze, teraz w tempo wszedł Dratwa, łamiąc tą szarżę Nazirova. Bardzo dobrze kopie Nazirov, ale też Dratwa ładnie potrafi wyblokować te kopnięcia. Nie mieliśmy tutaj takiej informacji od organizatorów, ale też wydaje mi się, że pomijając kwestię kopnięć, jak najbardziej tak, ale troszkę czasami brakuje centymetrów Uzbekowi w wymianach pięściarskich. Tak, dlatego właśnie stara się tymi szarżami skracać dystans, tylko znowu naraża się na kontry. No, słyszy teraz od trenera Brondera Dratwa, że jest za daleko, musi podejść, musi ten dystans skrócić. Tylko znowu jak podchodzi, no to naraża się na tą dynamikę Nazirova. Jest troszeczkę taka patowa sytuacja. O, bujasz teraz przeciwnikiem trochę Nazirov. Najpierw lewy middle, później prawe niskie kopnięcie. Rzucony taki pojedynczy lewy, ale bardzo z daleka, spoza dystansu. To nie miało prawa za bardzo dojść. Kontroluje środek oktagonu Konrad Dratwa. Nie ma też do końca to przełożenie na dominację w ciosach, choć punktuje tymi uderzeniami. Ale wydaje się, że te dynamiczne ciosy Nazirova ważą więcej. Ale naprawdę dobre tempo tego pojedynku. Tak, niewiele ponad 90 sekund do końca tej pierwszej rundy. Wydaje mi się, że już troszkę, ale tylko troszkę mniej dynamiczny jest Nazirov. Natomiast jeszcze wystarczająco w tych pojedynczych szarżach, czy pojedynczych kopnięciach, żeby trzymać na dystans Polaka. Coraz mocniej zamknięty Nazirov. Teraz ładna akcja. Raz wy... O! Wow! Ależ fenomenalny! Nokaut, czy zbiegiem! Mówiłem wcześniej, że brakuje mu centymetrów. Ty mówiłeś, że rzuca właśnie takie dynamiczne ciosy. No i to było coś, czego Konrad Dratwa nie przewidział. Fenomenalny lewy sierp, ależ to weszło. No tak jak powiedzieliśmy, no cały czas Konrad musi uważać na tę dynamikę Nazirova. Brakowało tych centymetrów, tak jak powiedziałeś, ale teraz no ten cios wszedł soczyście. Ależ bomba. Ależ potworny był ten knockout. Mówiłem po ostatniej walce, po tym jak został poddany Karol Chudzik duszeniem trójkątnym, że liczymy, że to nie będzie ostatni highlight tej gali. No i już w następnym pojedynku jest mocny kandydat na najlepszą akcję wieczoru. Idealny lewy sierp, idealnie wszedł na szczękę i też świetna reakcja sędziego. Panie i panowie, w pierwszej walce karty głównej gali Strike Tube 3 zmierzyli się ze sobą Rashidbek Nazirov i Konrad Dratwa. Walka zakończyła się w 3 minucie i 48 sekundzie rundy drugiej przez knockout. A i zwycięzcą zostaje Rashidbek Nazirov!